Cześć, witam na dzisiejszym streamie. Dzisiaj Diablo 3. Zrobimy sobie taki casualowy stream. Diablo 3 jest dobre dla casualowych graczy, tak po pracy sobie pograć z godzinkę. I to wystarczy, żeby na sezonie mieć jakieś osiągi. Teraz mamy sezon 14. Ja tutaj mam takiego Witch Doktora. Co do wyników, to w sumie nic ciekawego. No, mogę pokazać, że mam zrobione podboje. Nie podboje, to się nazywają postępy sezonowe zdobywcy. A ostatni jest strażnik. To też myślę, że nie będzie problemu z wykonaniem tego do końca sezonu. Ekwipunek, jaki noszę, to jest nefrytowy żniwiarz. Tutaj tak na szybko przelecę, żeby było to gdzieś na filmie, bo później będę chciał pewnie do tego wrócić, zobaczyć te wszystkie statystyki. No tu jeszcze, jakby ktoś chciał zobaczyć, to skille z runkami. A, przedmioty w kostce. Ewentualnie szczegółowe statystyki. Większość przedmiotów starożytnych, czyli tych. Dobra, może pokażę. Dzisiaj będę chciał się zająć trochę craftingiem, ponieważ mam sporo tych rzeczy, no sporo jak na casuala zebranych takich do craftingu. Jest na przykład takie coś jak zbieranie skarbów Horadrimów. To wygląda tak, że w trybie przygodowym w każdym akcie mamy dostęp do wszystkich aktów, wszystkich lokalizacji. Mamy po 5 zadań jakichś krótkich. Przypuśćmy tutaj, no tu akurat mam zabić króla szkieletów. Tutaj mam zabić jakąś wyjątkową postać. No zabij, zabij. Klucznik to nie jest to. Przeklęty młyn, jakieś inne zadanie. Inne niż zabij. Są jakieś tam, przypuśćmy, powiązane jako poboczne wątki, odłączone od fabuły. Jakieś takie zadanka inne niż zabij. I teraz tak, chciałbym wykraftować sobie dzisiaj nożyk, który noszę w lepszej wersji, święty żniwiarz. W tej chwili mam starożytny. Zwykły ma nieco niższe statystyki, starożytny ma tej inteligencji na przykład może mieć do 1000. Zwykły może mieć do 750. Więc obowiązkowo musi być to przedmiot starożytny. Dodatkowo można jeszcze dodać w kostce Kanaiego taką formułę rozpacz Kaldezana. Tylko do przedmiotów starożytnych. Mam to w niektórych itemkach już zrobione. I jak już będzie taki święty żniwiarz ze statystykami wszystkimi do obrażeń, żadnych miejsc na klejnot, bo miejsce na klejnot się dodatkowo zrobi specjalnym przedmiotem. To działa tylko w broni. No i w sumie to jest cel na dzisiaj. Jeszcze dodatkowo pokażę, co może się przypadkiem trafić. Takie starożytne przedmioty z czerwoną obramówką mają maksymalne statystyki. Tu widać inteligencja na 1000. Tych statystyk w tym przedmiocie nie da się obniżyć. Mogą się po prostu słabe wylosować, w sensie nie takie, które nam pasują, niektóre ze statystyk. Na początek bym chciał przetestować. O, już się ktoś na czacie pojawił. Cześć, Peterson. Tak, Maciek chciał zobaczyć Diabolo. Ciekaw jestem, czy sobie obejrzy. O, cześć, Kanabej. Dobra, czat na telefonie mi działa. Nie wiem z jakim opóźnieniem, ale no, dzisiaj taki trochę testowy stream. Kijowo, bo sobie otworzyłem szczelinę. Zaraz pokażę, jak wygląda przejście szczeliny.
Tylko tak, możliwości craftingu to później obczajmy. Dobra, to w sumie najpierw ten tryb przygodowy na początku objaśniłem. Teraz sobie wejdziemy do zwykłej szczeliny i to jest na tej zasadzie, że jaki mamy poziom trudności. Tak, tu jest trudno, jeszcze zależnie od poziomu postaci. Ja w tej chwili gram na maksymalnym, jeśli chodzi o te zwykłe szczeliny. Maksimum, co się da. I tak, no, jak to w Diablo, mówię, gra dla casuali. Nie widać, co się dzieje na ekranie, po prostu chodzę, klikam. Ale w tym szaleństwie jest jakaś metoda. Mój build nefrytowy żniwiarz polega na tym, że ta statystyka 10 daje mi jeszcze jakąś obronę, to jeden wyjątkowy item mi daje defensywę. Na początek muszę rzucać na nich opętanie. To jest podstawa, bo to zadaje obrażenia czasowe. Że w ileś tam sekund, ileś obrażeń. No i oni są tacy opętani. Dodatkowo jeszcze rój szarańczy. A whale. Say a whale and listen. Cześć, Janis. Wywalcie łysego. Łysy to gówno. Exile lepszy, ale Exile nie jest do takiego popykania godzinkę sobie po pracy. Dlatego gram w Diablo, bo no, tam jest za duże tempo, jeśli chodzi o ligi, o to wszystko. Zresztą nie ma co porównywać Exile'a do Diablo. To są dwie różne gry o różnym nakładzie pracy. No i nie dokończyłem. Rzucamy opętanie, rzucamy szarańcze, a później są żniwa dusz. Jeden hit powinni wszyscy umierać na tym poziomie. Jeżeli są dobrze rzucone szarańcze i opętanie. Dlaczego jeden hit? Jak się założy cały ekwipunek nefrytowego żniwiarza, to żniwa dusz nakładają na postać nagle wszystkie efekty. Tak, chodzi o miliardy, przy czym to może być trochę przekłamane, bo wydaje mi się, że te miliony i miliardy nie biorą pod uwagę jeszcze jakiegoś procentu. Ale to trzeba by po prostu policzyć, nie chce mi się tego robić. Gdzie w Diablo dwójce zadawało się, no nie wiem, tysiące obrażeń. Tysiące to już było fajnie. Może dziesiątki tysięcy. No, ale tutaj chodzimy Nefalemem, tak, a nie jakimś tam człowiekiem. Nefalem to jest pierwotne połączenie anioła i demona. I jakby te następne pokolenia to już byli ludzie. No, Nefalem jest tą formą doskonałą jakby z połączenia anioła i demona i dlatego jest takim wymiataczem. Tak, jest to w fabule wyjaśnione. Nawet są konkretne demony i konkretni archaniołowie, którzy czuwali nad tym procesem tworzenia się rasy ludzkiej. No i są też jakieś tam nadistoty, które nam na przykład otwierają te szczeliny z kolei bliższe Nefalemom. Ciekawy movement skill. To znaczy, no, nie jest to żaden teleport ani nic takiego, po prostu zwiększa mi szybkość chodzenia. Ale to jest tak fajnie wyjaśnione, że no, u Witch Doktora ten movement skill jest kiepski jako movement. Ale fajne jest to, że on jakby przenosi się do świata duchów, dzięki czemu na te 2-3 sekundy staje się nieśmiertelny. No i to ma cooldown oczywiście. U mnie to się będzie dosyć szybko odnawiało, bo mam specjalny item, który kiedy zadam hit, to zmniejsza mi o sekundę cooldown którejś losowej umiejętności.
Nie, to nie jest tak, że ten damage jest mały, tylko kwestia strategii. I ten build jest taki tak naprawdę na duży damage, ale powolne zadawanie tego damage'u. Sporo jest przygotowania, bo trzeba rzucić opętanie, szarańcze i dopiero wykonać żniwa. I no, jest właśnie problem z tym czasem, bo nie mogę. Będę miał problem z wykonaniem takiego osiągnięcia sezonowego. Gdzie to się sprawdzało? Postępy sezonowe, to jest to. Żebym taką szczelinę właśnie na udręce 13 przeszedł w 4 minuty. W 5 minut się udało. Do 4 nie wiem, czy zajdę. Ale przypuszczam, że jak sobie jeszcze poprawię ten build jakimś tam craftingiem, to będzie szansa, jeżeli się dobra szczelina wylosuje. To jest podstawa w sumie. Bo jak się losuje szczelina, gdzie jest mało elity najwięcej tam dopełniają ten pasek. Tu trzeba zwrócić uwagę, jest pasek na boku, ten żółty. Skończy się pasek, wyskakuje strażnik, strażnika się pokonuje i jest koniec. No, dodatkowo w tym trybie zwykłej szczeliny to jeszcze trzeba wrócić i zamknąć szczelinę. I dopiero się kończy naliczanie czasu. Powiedzcie mi, czy jest. Znaczy, dźwięk to sprawdzałem, ale czy nie ma lagów na wysyłaniu strumienia? Bo w sumie to się spodziewam. Diablo jest jednak tą grą sieciową i jeszcze zmieniałem ustawienia rozdzielczości i nie wiem, czy nie laguje stream. No to jak nie ma lagów, to fajnie. Zrezygnowałem z wyższej rozdzielczości, przez co wygląda to trochę słabo. A szkoda, bo Diablo ma fajną grafikę. No poza tym, że jest taka kolorowa i cukierkowa, jak się łazi, to niektóre lokacje są bardzo fajnie zrobione. Jak się łazi, jak się strzela, no to jest straszne. Najlepsze jest, jak jest trochę więcej. Łysy, spieprzaj. Idź się zamknij w pokoju. Łysy się teraz będzie wyżywał, bo jemu też zrobili kiepską grafikę twarzy. Teraz łamie totalnie regulamin Twitcha, obrażając jeszcze swoich oglądaczy. Nie, właśnie, grafika w Diablo jest fajna. I to właśnie jakościowo, bo estetyka, no to się można przyczepić właśnie do tych efektów. Że one psują cały ten zamysł. Jak się popatrzy na same lokacje, spoko. Same potworki, jeszcze jakoś. W momencie, kiedy się pojawiają elity, efekty, strażnik szczeliny, to się robi śmiesznie. Jakoś Blizzard ma taki talent do marnowania potencjału pod każdym względem. Ale gra się fajnie, tak żeby wejść, poklikać, nie myśleć, w ogóle nie myśleć, to jest fajne. Rzucanie portalu, chwilę trwa, można wytrącić postać z tego, to jest dobre. Tu jest orek, który mi otwiera szczeliny i zamyka. Teraz muszę czekać 30 sekund, aż się to zamknie. W tym czasie mogę pozbyć się tego, co pozbierałem. A, no i tutaj w sumie jest sporo rodzajów itemów. Nie warto zwracać uwagi na inne niż legendarne. Na tym etapie gry to już w ogóle nie zwracam uwagi też na legendarne, ale na specjalne wersje, czyli te starożytne. Tak jak u mnie w ekwipunku, to można poznać po tym obramowaniu. Ten ma szarą, ten ma złotą, no to ten złoty jest starożytny.
Wyższe statystyki. O co chodzi? Zebrałem takie kluczyki do głębokich szczelin w szczelinie zwykłej. Otwierałem tutaj. Teraz mając kluczyk mogę sobie zrobić szczeliny na poziomie, te poziomy się nie kończą. Po prostu przejdę 81, jeżeli się uda, będzie 82. Tutaj to dopiero jest ciekawe. W ogóle nie wiem, czy to przejdę, ale na razie nie mam po co. Przechodzi się głębokie szczeliny, to można upgrade'ować wyjątkowe klejnoty. No i jakieś takie głupoty są tutaj zawarte. Ale nie na tym się chciałem skupić. Chciałem się skupić na craftingu. Mamy tego świętego żniwiarza. U złotnika wyjmę z niego klejnot, bo inaczej mi chyba nie pozwoli craftować w ogóle nic na tym. O, miałem drugiego. No to mało istotne. No to powiedzmy tego sobie zachowam w razie jakiegoś przypadku, bo on miał tą dziurę zrobioną, gniazdo na klejnot. O, czat mi się przestał przesuwać. Według Łysego Bliss nigdy nie zrobił ładnie wyglądającej gry. No nie, nie zgadzam się. Łysy po prostu nie zna się na grach. Ale to normalne. Człowiek od planszówek. Od czego zaczynamy? A, w sumie to na początek to sobie zrobimy ten crafting. To jest ceremonialny nóż. To wygląda tak, że robimy sobie ceremonialne noże. Wykuwamy u... Jak ty się nazywasz? No, kowal jakiś tam. Gdzie tu są ceremonialne noże? Na te żółte i powiedzmy na próbę sobie zróbmy tak z 20. Za jakieś tam dziwne materiały, które się łatwo zdobywa. I teraz jest taka formuła, dosyć droga, że za części oddechy śmierci, to jest najtrudniej zdobyć, bo to leci tylko z elit na wysokim poziomie. No i teraz powiedzmy, jak mam tego w miarę sporo, wklejam tutaj żółty przedmiot, zamienia mi to na losowy starożytny. Co ja wiem o grach? Ja w sumie nic, ja sobie odpalam gry i gram. No, jakieś głupotki, których akurat nie zbieram. Na tym sezonie się skupiłem na tym buildzie, którego nie znam. Okazał się taki niezbyt porywający akurat. Wolę buildy mnicha. Więc te wszystkie noże, które tak naprawdę by się przydały w innych buildach, to zmielę na zapomniane dusze. To też dosyć drogi materiał rzemieślniczy. Tak, kot? Na szafę. Przepraszam na moment. No ho, co o tym się stało? Odbiło się. Długi czas w ogóle nie mogłem zdobyć tego noża do swojego buildu i to jest ciekawe, że teraz też mi nie wyskakuje. Ach. Bum. W ogóle nie ma tutaj starożytnych z jakiegoś względu. No to jeżeli tu na tej formule się nie zdobywa starożytnych, to bez sensu. Nie to, że tracę materiały, bo ze wszystkich sobie zrobię zapomniane dusze. Ale trochę by była szkoda w sumie. Nie, jednak wyskakują starożytne, czyli w sumie mamy szansę też na starożytne czerwone. Kod streamowy, tak jest.
Czemu nie gram nekromantą? Zgadnij. Nie zdecydowałem się wydać pieniędzy na nekromantę. Grałem nekromantą. Są tu takie, wprowadzili taki tryb, gdzie robią postać, bo mnie nie stać, no. Tak, łysy. Grałem tutaj nekromantą, no i jest tak jak każda inna postać w sumie, nie porywa. Można by powiedzmy dla fabuły sobie zobaczyć, ale nie żeby za to płacić. No i przemieliłem wszystko na duszyczki. I duszyczka do koszyczka. To zrobimy jeszcze trochę tych noży, jak nie pyknie, to przerzucamy się na potężniejszą formułę. 712 dusz to trochę mało, ale no, zobaczymy, co będzie po otwarciu skarbu Horadrimów, czy jak to się tam nazywało. O, święty żniwer z dziurą, zwykły, totalne dno. No, ale podstawowa broń tego buildu, jeśli chodzi o defensywę. Bo tutaj, no, śmieszne jest to, że tam ma się te obrażenia bazowe, coś tam. Ma się jakąś statystykę, która podnosi. W przypadku szamana jest to inteligencja 12 000% w tej chwili. Mam boosta do tych obrażeń. Ale to i tak to nie są jeszcze te końcowe obrażenia, które się zadaje, bo końcowe są zwiększane jeszcze o jakieś grube procenty. Tutaj tak słabo widać, ale w moim przypadku to te żniwa dusz dają, są jeszcze zwiększone o właśnie jakieś tam niebotyczne, wyskalowane jednostki. '99 to jest Diablo 2, a Diablo 3 to wydaje mi się, że tak 1800 któryś. Nie pamiętam, wiem, że się czekało trochę na to Diablo, później się znudziło, później już się nie czekało w ogóle i potem się pojawiło to Diablo, no dupy nie urywało, więc tam pierwsze kilka update'ów jeszcze można było obczaić, ale... Tak, chyba w trakcie pisania Diablo nie bardzo mogli obrać kierunek, w którą stronę iść, aczkolwiek no... Ja mam z tego rozrywkę. Golibroda też jest fajnym itemem. Zrobiłem na to fajny build, tylko potrzebowałbym wyśrubować wszystkie itemy do starożytnych. Ale teraz już wszystko mam wyrzucone z tego Witch Doktora na tym sezonie, żeby się skupić na tym nefrytowym żniwiarzu. I to jest o tyle fajne, że tu w sumie nie ma jakichś zmian, a jedyne co na sezonie jest fajne to pusta skrzynia, że się od nowa to zbiera. A zbiera się dosyć szybko, w porównaniu z Exilem właśnie. Na Exilu jak się liga zaczyna, to po pierwsze trzeba rozkminić mechanikę i tak dalej. W Diabolo się zabija, tak. Nawet co ciekawe, są takie bardziej wyszukane zadania w tym trybie przygodowym, bo to jest tryb fabularny, warto przejść, ale głównie gra jest na trybie przygodowym, czyli wykonaj 5 zadań w każdym akcie, to tu jest mapa aktów, nie przypomina to aktów, ale też fajnie. I każde zadanie, tutaj przeklęty młyn, to jest jakieś tam właśnie wyszukane, zabij, tutaj zabij bossa w tym aktu właściwie, jednego z bossów. No i zabij. Te trzy zabije to są, zabij jakąś tam wyjątkową postać, to ją trzeba znaleźć, bo tam jest to jakaś losowa w sumie.
No i tak to wygląda. Jak się z wszystkie pięć aktów zrobi, to się dostaje jeden taki skarb. No ja będę je rozpakowywał dzisiaj, bo trochę nazbierałem. Prawdopodobnie nic wartościowego już mi, kurde, nie ta formuła. Już mi z tego nie przyjdzie. Może z jeden item wymienię. Zobaczymy. Zużywam właśnie, no, moje 2 tygodnie zbierania tych jakichś tam części na crafting i tak, no nie idzie zbyt dobrze. Dużo losowości. To jest oczywiście dopiero pierwsza z możliwości craftingu. Zaraz będziemy rozpakowywać. Jeszcze mi starczy odłamków na hazard, bo jest tu coś takiego jak hazard. Diablo bez hazardu by nie mogło istnieć. To jest w ogóle w fabule Kadala jest córką Nghida. Nghid był w drugiej części hazardzistą, więc u niego się za złoto kupowało itemy i w pierwszych wersjach Diablo dwójki mógł wyskoczyć właściwie każdy przedmiot z tego hazardu. Ale zrezygnowali z tego i chyba takie legendarne, czy tam jak to się tam nazywało, nie pamiętam jak to się nazywało w Diablo dwójce, no z hazardu wyrzucono, bo to by było za proste, że zbiera się złoto i kupuje. Moim zdaniem kwestia raczej wyważenia, ile tego złota się znajduje. No ale bardziej funkcjonował jednak rynek, że gracze się wymieniali za runy w Diablo dwójce. Tutaj na początek sobie zrobili ten jakiś tam sklepik, który przestał funkcjonować, bo musieli drop rate zmniejszyć i gracze narzekali, że itemy mogą tylko kupić. Nie mogą ich zdobyć, no bo jest za słaby drop rate. No więc w sumie też coś tam im nie poszło. Ale spróbowali. Zobaczyli, czym to się je, jakie są zady i walety. Mogli to poprawić trochę. Tylko waluta wewnątrzgrowa jednak byłaby chyba lepszym pomysłem niż jakieś te, niż pieniądze po prostu. No. W innych grach to działa. No i kończą mi się już oddechy śmierci, więc już przystopuję. Znalazłem tam może ze 2 albo 3 te nożyki, święte żniwiarze i żaden nie był starożytny nawet, więc tutaj wyrzucone w błoto. Pokażę jeszcze ten hazard, bo mam jeszcze w ekwipunku 2 przedmioty, no 4, z pierścieniami to 4, które nie są starożytne. To wygląda tak, że za te krwawe odłamki, które też jakoś tam się zdobywa tylko w szczelinach chyba, albo w goblinach losowo, wybiera się konkretne miejsce, na przykład tajemnicze buty, no to wszystkie buty mogą wyskoczyć. Zwykle będą to żółte. Czasami się zdarzą, rzadko raczej te niebieskie, one się do niczego nie nadają. Czasami będą to właśnie przedmioty godne uwagi, a bardzo rzadko starożytne. Przedmioty z zestawu, akurat nie z mojego. Tu się trafiły akurat starożytne z zestawu, też nie z mojego. Nie żeby miały jakieś specjalnie fajne statystyki. No i tak, taki random. Pomimo tego, że jest taki random, to jakoś idzie to zbieranie przedmiotów. No bo już jestem tak wybredny, że praktycznie z założenia wszystko, co znajduję, mógłbym wywalać. No, koniec krwawych odłamków na tą chwilę. Jest mała kieszeń na te odłamki, bo bardzo szybko się zapełnia, ale też szybko się opróżnia.
A teraz skarby. Wypakuję jeden, żeby pokazać mniej więcej, jaka jest skala tego skarbu. No i mamy coś, co się od razu zmieli. To już w ogóle zmielone. Całkiem dużo tych słabych części. Jakiś tam klejnot, odłamki. No, odłamki to się zbiera tak jak złoto. Wyjątkowy materiał rzemieślniczy. No i jeszcze jakieś dwa te. Jak to się mówi? Legendarne przedmioty się trafiły. Pytanie, czy zabijam Diablo w Diabolo? No tak, walczy się z Diablo, z taką damską wersją. Diablo jest w nieostatnim akcie, czyli tak jak w dwójce. Tutaj będą pominięte wszelkie jakieś tam filmiki z fabuły. Spróbuję tak na szybko dojść. Zadanie mam oczywiście inne, ale do Diablo można wejść i sobie z nim powalczyć. Przy okazji rozwalę te gobliny, no bo czemu nie? One są dosyć takie fajne. W tym sezonie w ogóle gobliny wyskakują po dwa, a ten jeszcze się tam rozbija na mniejsze. Jak włączam wszystkie umiejętności, to tylko ja widzę, co się dzieje. Tak przypuszczam. Zaraz zerknę, czy mi się czat odświeża, bo przypuszczam, że nie za bardzo. Napisz ktoś coś na próbę. Test. Włączyłem sobie czat w telefonie i w sumie nie wiem, czy on się skroluje. Akurat trafiły mi się gobliny, które tak warto zabić, dlatego się tak zatrzymałem. Niepotrzebnie sobie wypełniłem ten ekwipunek skarbami. Skarby wróć. Jeszcze zmielę tylko złom. Dzięki za test, czyli się skroluje. Dobra, reszta goblinów tam pewnie pouciekała. Potrzeba więcej czasu. Teraz mi się wyświetla jedno z zadań tych właśnie tam pobocznych, że zabić postać. Dodatkowo muszę zabić jeszcze iluś tam przeciwników na planszy, to jest standard. No to tu akurat stuwa, to nie ma problemu. A ten gościu to jest delikwent, którego trzeba znaleźć i zabić. Iluzjonista, bo się pokazuje w kilku miejscach naraz. No i zadanie jest wykonane. Szliśmy do Diablo. Nie mam pojęcia, gdzie jest Diablo. Muszę sobie kiedyś przejść jeszcze raz tryb fabularny i przestudiować te mapy. Nie jestem jeszcze gotowa. Janis, jak będę walczył z Diablo, to cię zawołam. Duchy mi pomagają. A, no i w tej części Diablo była kobietą, więc ma nieco takie kobiece kształty.
Ja tego absolutnie nie krytykuję. Dzisiaj za chwilę wejdę. Potrzeba więcej czasu. Za dłuższą chwilę. Please, niech to będzie tutaj. Szczyt niebios. Wchodzimy na szczyt niebios. Tu jest jeszcze kryształowy łuk. Teraz. Bo jesteśmy w ogóle w krainie niebios i walczymy z Diablo. Hehe. No, chyba zagrałbym chętnie fabułę, żeby to wyjaśnić. No i tak. Jakiś teleport sobie ma. Na początku jest taki niemrawy bardzo. O, to jest więzienie. Jak nas uwięzi, kurczę, akurat nas nie uwięził, to jeszcze może nas tak złapać. Ja w tej chwili się pozbyłem osłon. I bardzo mocno obrywam. I to jest fajne, bo mógłbym pokazać, co się stanie, jak się zginie podczas walki. No, po prostu się zaczyna walka od nowa. No, ale już tam. Teraz jest jakby drugi etap walki z Diablo, bo ściągnąłem mu sporo energii. On nas przenosi do Krainy Grozy. Tutaj robi klona naszej postaci i ta postać, powiedzmy, gdyby umiała walczyć moim buildem, to miałbym z nią problem, ale no nie umie. Jak czarodziejką tu gram, to muszę się trochę wysilić, żeby tego klona pokonać. No i dodatkowo jeszcze ten cień Diablo. Trzeba mu zdjąć ileś tam energii i z powrotem wracamy do kryształowego łuku. I już trochę będzie mniej niemrawy, w sensie coś tam już będzie robił. Mam nadzieję. Dziwnie wygląda ten Diablo, nie? Jest taki... Znaczy, no bo o tyle wiem z fabuły właśnie, że jest taki bardziej jak kobitka. Fajnie to wygląda, ciekawie. Ale żeby to był ostatni boss, to jest jego sławetna błyskawica, która w dwójce miażdży. A w trójce, no to zależy, jakie się ma staty, oczywiście. I scena śmierci. No, trochę jak smoczyca. Ty jesteś diablicą! To znaczy, no oczywiście, że jesteś diablicą. Tu można w ogóle go nawalać w nieskończoność, tak? On cały czas przyjmuje te hity. To jest jedyny boss, który tak robi. Umiera i umiera i cały czas go można tam cisnąć jeszcze. No co, jak gdybyś spotkał diabla, to byś nie próbował uwieść? Jakby był diablicą, się okazał? Wróćmy do nowego Tristram, czyli do pierwszego aktu. I kontynuujmy otwieranie tych znalezisk. Ja jeszcze trochę sobie dorzucę. Pierwszy raz zgromadziłem tyle skarbów. Muszę się nacieszyć tą chwilą. Nic nie widać. Te promienie w górę to oznaczają, że tu leży starożytny przedmiot. O, i teraz na przykład zapełniłem się odłamkami. Czyli co teraz? Dokadali i... I kupujemy buty. Tak mój siostrzeniec, jak ubiera buty, to mówi buty. Tutaj tego nie muszę identyfikować, to mogę po prostu zmielić. Będzie szybciej. Widzę, że tam się jedne trafiły z mojego buildu, ale to leżały na ziemi. Muszę je zidentyfikować, może będę... A jak będą starożytne, to ja bez sensu te buty kupuję, to lepiej zobaczyć. Księga Kaina identyfikuje przedmioty. No jest tych genderów. Być może w następnej części Diablo nie będzie się określał płciowo, ale będzie nosił brodę i sukienkę. Czemu by nie?
Przy okazji ten złom zmielimy. Oby tam nie było nic ciekawego. No, tak, taki Pokédex, tylko że na itemki. Kadala. No i znowu się nie trafiły starożytne. Ja to nie mam szczęścia coś do... Jak się uprę na jeden build, to wszystko idzie nie tak jak trzeba. Ale mimo wszystko już zgromadziłem większość przedmiotów starożytnych, więc to jest i tak większy sukces niż osiągałem do tej pory. Nawet nie patrzę na te staty, po prostu potrzebuję starożytnego. Zbieramy kolejne odłamki. Na razie tyle. Teraz tak, części wszystkie, to jest o tyle fajne. Kiedyś to się trzymało w ekwipunku, tak jak te klejnoty. A teraz to jest po prostu jako lista z liczbą i tyle. Takie uproszczenie. No w sumie dobre, bo ile można. Widzę, że nie lecą przedmioty z zestawów, ale to pas nadal muszę wymienić. Pierścień królewskiej wspaniałości. To jest fajna rzecz, ale tu nie będę potrzebował do niczego, więc na tym sezonie tego nie zbieram. Jak mi się znudzi ten Witch Doctor, a sezon będzie jeszcze trwał, to zamierzam zrobić jeszcze barbarzyńcę. Buty pogardy. Chodzisz i gardzisz wszystkimi. Kogoś mi to przypomina. Nie udźwignę więcej. Nie udźwignę. Jaka ja jestem spracowana. Bo w ogóle mój genialny pomysł, zrobiłem sobie szamankę zamiast szamana. A ona ma... I dubbing mi się jakoś szczególnie nie podoba. I jest jakaś taka trochę nie tego. Proszę, szamanka. Jak ją ubierałem, to, bo tu w ogóle każdy przedmiot może przyjąć dowolną w ogóle, dowolny wygląd na postaci, to się nazywa transmogryfikacja. Mogę zrobić z tego hełmu taki, to jest po prostu zmiana wyglądu, kustomizacja taka. Jakie legendy się zdobędzie, taki jest dostęp do tych transmogryfikacji. No i tak trochę ją ubrałem, żeby wyglądała trochę na tego żniwiarza. Szał nie urywa ten to odkrywanie tych skarbów. Trochę się naprawdę nazbierałem, to dwa tygodnie, tam powiedzmy, że codziennie w dni robocze wchodziłem na godzinkę i tłukłem. A to w sumie to tak nie bardzo się opłaca. Znaczy, może inaczej, no, sporo zdobyłem tych, jak to są, legendarnych materiałów rzemieślniczych. Do dosyć żadnych takich przydatnych bardziej formułek do kraftowania. Ale itemki za bardzo nie lecą. Wszystkie się mieli na jakieś tam zapomniane dusze. Zapomniane dusze też będą potrzebne do tej formuły. Jest tu jakiś rozbudowany crafting, ale no... No nie porywa jakoś tam szczególnie. Długo się zbiera, a później jest taki zawód, bo w sumie ma się prawie idealną postać, tylko by się wyśrubowało te statystyki. Teraz w odwrotnej kolejności zrobię, że najpierw sobie się pozbędziemy tych itemków, a później podniesiemy te krwawe odłamki. Bo w razie jakby się coś trafiło, ale się nie trafi, no bo widzę, że nie lecą te przedmioty z zestawów, a no jedynie
pas mógłby mi się trafić. Jeszcze mi miejsca nie wystarczyło? Schowam te klejnoty. Klejnoty, co ciekawe, też się przydają, bo wcześniej to były tylko potrzebne do gniazd, ale później, znaczy w dwójce mówię, tak w Diablo dwójce to wyglądało tak, że klejnoty się przydawały przez jakąś tam część gry na początku, a potem już się zbierały tylko runy. A tutaj klejnoty, jak już się włoży wszystkie w te gniazda, to są przydatne do ostatniej, takiej najważniejszej formuły, która zależy od tego, jak głęboki rift się zrobiło tutaj, tak w dużym uproszczeniu. Więc w sumie też pomysł ciekawy. Takie wydłużanie cały czas tego procesu, żeby się prześcigać na tabeli osiągnięć. Z tego co wiem, to w moim buildzie jeden Niemiec śmiga głębokie szczeliny tym samym buildem na... Znaczy tym samym, ja go trochę zmodyfikowałem, ale też na żniwiarza. Ja tu mam 81, on niedawno zrobił 111, albo nawet 112, nie jestem pewien. Czy coś tu mnie interesuje? Nie, co to za pas? Dobra, no czyli w sumie mielimy. Przy okazji można zobaczyć, że większość z tych no teoretycznie szansa na znalezienie starożytnego jest legenda co dziesiąta, tak? A ja tu widzę, że mam znacznie mniej starożytnych niż co dziesiąty. W tym przypadku po rozpakowaniu tych wszystkich skarbów nie było starożytnych. W hazardzie powinna być ta szansa. Jeden legendarny. Trzy legendarne. Jeden starożytny. Raki są fajnymi butami, ale niestety nie ma w moim buildzie miejsca na takie. To nie jest mój, ale z ciekawości chciałem zobaczyć, czy się nie trafił starożytny. No i co? Łącznie tam było chyba 5 legend i jeden starożytny się trafił. Czyli w hazardzie jest ok. Chyba. O Jezus. Jedne legendarne i niestarożytne, czyli na 6. No, słabo. Słabo sprawdziliśmy. Dobra. Ostatnia receptura craftingowa, której na dzisiaj potrzebuję. Koszmarnie droga. Po 5 z każdego legendarnego materiału rzemieślniczego. Jak się zbierze te 5 zadań, to ze skarbu wyskoczy na tej udręce chyba z 13 czy tam 15 materiałów jednego rodzaju. Jak się wszystkie akty zrobi, no to mamy 15 chyba materiałów każdego rodzaju. No i 50 zapomnianych dusz, to jest w cholerę. I na czym polega ta formuła? Wklejamy przedmiot legendarny, dostajemy nowe statystyki. Tylko że jest szansa na przedmiot starożytny. Jak nie ma starożytnego, to nawet nie patrzę w statystyki. No i teraz mnie strasznie boli, bo bardzo długo zdobywałem te wszystkie materiały. Zero starożytnych. O, jest starożytny. Teraz jak on wygląda? On ma bezsensowną statystykę. Tą witalność to jeszcze mógłbym przeżyć. Ale ma bezsensowne zmniejszenie wszystkich kosztów zasobów. Czyli mniej many kosztuje rzucenie czaru. W mojej wariacji buildu
to mana nie jest aż tak potrzebna, albo źle gramy. Ale to szczegół. I tu jest taki crafting, że jedną ze statystyk przedmiotu można na coś przelosować. W tym przypadku to jest znacząca statystyka, więc będziemy dążyć do jednej ze znaczących statystyk, a mianowicie do procentu do obrażeń. Szkoda, że mam obrażenia od ognia, ale no i tak. No wygląda całkiem ciekawie. Ma więcej inteligencji troszeczkę. Generalnie na plus jest przedmiot. Tylko bardzo bym chciał, żeby to były... No i to losowanie oczywiście kosztuje tam. Trochę sobie zaoszczędziłem tych oddechów śmierci. No i dobrze, że jeszcze mam zapomniane dusze, bo po jednej... Można by gniazdo wprawić w ten sposób. Gniazdo jest bardzo ważne w broni, ale się nie robi tego w ten sposób. 7% do obrażeń. Maksimum może być 10, więc jeszcze z kilka razy może spróbuję to przelosować. Jak nie pyknie, to może innym razem. 10. No i co? No i widać, że ten mój poprzedni ma bazowe obrażenia nieco większe. Pytanie, co się stanie, jak wprawię w tego klejnot, a najlepiej wyjąć z obu klejnoty i wtedy porównywać tymi statystykami na dole. No, obrażenia się zmniejszą. Witalność się zwiększy, obrażenia się zwiększą. Czy mi zależy na witalności? No, na tym etapie to tak nie za bardzo. Zachowam sobie tego żniwiarza, ale nie będę mu wprawiał miejsca na klejnot. Wystarczyłoby, żebym użył jednego z tych przedmiotów, mam ich 7 i miałbym miejsce na klejnot. Innego spróbuję przelasować. Nie jest starożytny. Nie jest starożytny. Jeszcze chwilę i na pewno będzie najlepszy przedmiot w grze. To jest prawo streamu, że na streamach zawsze wyskakują najlepsze przedmioty. No dobra, kończą się materiały, więc no już nie mogę przelosowywać. No to teraz kwestia decyzji, który zostawiamy. Szczerze mówiąc, miałem nadzieję, że lepsze wyskoczy, ale... A dobra, w sumie zawsze ta witalność będzie większa, a przecież mogę wrócić do poprzedniego. Mam 7 darów, więc spokojnie mogę skorzystać. Dzięki mniejszej śmiertelności będę miał łatwiej na głębszych szczelinach. Teraz o co chodzi z tymi głębszymi szczelinami? Zacznę od niskich poziomów. Tu są jeszcze takie legendarne klejnoty, które się wkłada tylko w biżuterię, w amulety i ringi. I teraz one mogą levelować. Przejdziemy głęboką szczelinę, to możemy levelować jeden klejnot. No i wszystko fajnie, ale dodatkowo jest jeszcze taka formuła na tą rozpacz Kaldezana w kostce. Wkładamy przedmiot starożytny, 3 w moim przypadku topazy, żeby dać inteligencję, i klejnot legendarny wysokiego poziomu, 50+. Na przykład tutaj mam 62 włożony, tutaj mam 72, no to daje podwyższa inteligencję, zwiększa obrażenia i można osiągnąć jeszcze wyższe poziomy głębokich szczelin. Wzmocniona co daje? Że możemy jeszcze jeden poziom klejnotu sobie upgrade'ować. I teraz tak, jak chcę na poziom 5 klejnot upgrade'ować, to szanse 100% będę miał na poziomie 14. Wzmocniona szczelina, bo 5 jest maksymalnie, jeżeli nie zginę i wezmę wzmocnioną szczelinę. Za wzmocnioną się płaci złotem. I to jest na endgame'ie jedyna rzecz, na którą się przydaje złoto. Ale cieszę się, że zostało złoto wykorzystane.
Dobra. I teraz głębokie szczeliny są na czas. Nie zaliczy się, jeżeli się czas przekroczy. Jeżeli się zginie, to ten czas jest podbijany. Przy pierwszej śmierci nie jest, ale przy następnych... Właśnie życie nie jest mi aż tak potrzebne. Sorki, telefon. Przerwiemy na moment. Halo? No cześć. Nie, streamuję teraz na żywo w internecie. Nie, nie przeszkadzasz, przerwę zrobiłem. Proszę. Jak to za kreatywne. A ten. Ha. Zastanawiałem się, czy bierzecie klucze do mieszkania i je zostawię. No. Wróciłem, tęskniliście? God damn it. Czemu mi się nie odświeżę? O, teraz lepiej. A właśnie, gdzie jest PL Basek? Przecież miał oglądać, ale go nie widać. Dobra. O, okazało się, że ten czas nie leci na pauzie. To się bardzo cieszę. No i tak.
Jak to wygląda? Moje szczęście, same zwykłe potworki się pojawiają. Jeszcze jakaś skomplikowana mapa. Tym razem elita. Ten żółty jest, warto go rozwalić, bo się zbiera takie znaczki, które szybciej przyspieszają trochę to napełnianie się tego paska. Najlepiej by było same elity rozwalać. Kapliczka, dzięki której jeszcze szybciej cooldowny mi spadają. Muszę sobie telefon poprawić. No, ciekawe, że w ogóle mi się nie scrolluje czat na telefonie. Ale jeszcze jest miejsce. Dobra. To jest poziom 15 Great Riftu. To jest tak mały, że praktycznie moja szarańcza może wszystko załatwiać. Nie muszę używać nawet tych żniw dusz. Taki minimalny poziom sobie wziąłem, żeby po prostu szybciej przejść i wydać mniej pieniędzy na wzmocnienie szczeliny. Dzięki czemu klejnot taniej będzie można zupgrade'ować. Ostatnie klejnoty, z tego co pamiętam, wykorzystałem, więc jedziemy klejnot od zera właściwie. Lokacje i potworki są tutaj tak, powiedzmy, że losowe, ale teraz biegam po katedrze, w której znajdujemy w fabule Kaina i Tyraela. Tak, Kain w innym miejscu jest. To tutaj znajdujemy chyba tylko Tyraela. Say a whale and listen. Jeszcze trochę czasu. Dobra. Stream nie ma lagów. Ja też nie mam lagów w grze, więc można by spróbować bardziej widowiskową szczelinę otworzyć. Tylko no, na razie nie mam po co. To jest taka kapliczka, która była kiedyś bardzo OP. Załatwiała wszystko, co się rusza, nieważne jaki był poziom szczeliny. Ale znerfili oczywiście. No i w sumie słusznie. Załatwiamy strażnika szczeliny. Ten typ szczeliny jest o tyle specyficzny, że kiedy się pojawia strażnik, to się walczy tylko ze strażnikiem. Nie ma innych stworków. A teraz pojawia się Urshi i ona upgrade'uje klejnot. Pięć poziomów maksymalnie. Orek zamyka szczelinę. My otwieramy nową. Pięć poziomów wyższą. Pięć. I jedziemy. Ta szczelina jest dosyć fajna, ten las, bo jest tu masa elit. Z tego co wiem, to jak się dobrze rozwala w miarę dużo potworków, to można na pierwszym poziomie szczeliny już spotkać strażnika. No bo to jest tak, że jak się lokacja kończy, to po prostu jest następny poziom szczeliny. Ale też nie w nieskończoność, tylko jakieś tam 5 poziomów, czy chyba góra 5 poziomów. O, rozłączyło nas. Nie, wszystko działa, oprócz ciebie. Dobra, zniknąłeś.
Ogarnęło cię zło. Jeszcze trochę czasu. Ile tych poziomów szczelin jest i po co? Jest ich nieskończenie wiele po to, żeby gracze, którzy masterują swoje postacie, to żeby zdobywały pozycje w rankingach. To jest endgame. I to jest takie dosyć emocjonujące już na tych granicznych poziomach. Kiedy widzisz, że zostało ci niewiele czasu na przykład, a jeszcze nie walczysz ze strażnikiem, albo już walczysz ze strażnikiem, ale to idzie wolno. I wtedy jest taki wyścig z czasem. 15-minutowa szczelina. I jest wyścig z czasem. Bo tu jest chyba do 15 minut. Się to robi. Właśnie, poziomów szczelin jest dokładnie tyle, ile Chuck Norris potrafi zrobić pompek. Czyli wszystkie. Jeszcze trochę czasu. Teraz najbardziej stresująca chwila, czyli czytam nowy nick i żeby czegoś nie przekręcić. Cześć, spawam stare Gary. Nie jestem jeszcze gotowa. Przeklinam cię. Witam na streamie. Sam Opla jest nudny. Dzień dobry, czy zastawiolkę? Udało ci się, Nefalemko. Wracam do miasta. A, jeszcze ta. Ale jak wszystkie, ja myślałem, że ten kanabej, że pytasz o wszystkie gary. Nie no, w nieskończoność się ciągną. Ja w tej chwili mam na liście 81, bo przeszedłem 80. I będę leciał w górę, w sensie 81 przejdę pozytywnie, no to się pojawi 82. Jakaś jest reguła, żeby pojawiały się po dwie, ale to chyba trzeba po prostu się zmieścić w jakimś czasie, albo coś w tym stylu. Kuś. Trzeba więcej czasu. No, także gra dla casuali, ale no, ludzie, którzy lubią spędzić trochę więcej czasu przy tej grze, też znajdą jakąś rozrywkę. Bynajmniej nie jest na myślenie. Tak jak w Poe, trzeba się trochę natrudzić, żeby zrobić build postaci, nie? A jak będą zmiany, no to warto je przestudiować wszystkie. Ciekaw jestem, czy bym na streamie przeszedł ten 80 poziom szczeliny, no bo tak widzę, że na streamie to mi bardzo słabo idzie. Zwykle biegałem trochę szybciej na tych pierwszych poziomach, tak bardzo po łebkach, a teraz w sumie nie wiem, co robię. Nie jest to jakiś szczególny build, w którym pokonanie elity pomaga, a dużo jest takich buildów. Więc w sumie mogę wszystko rozwalać.
Zwłaszcza, że jak są w ciągu ułożeni, to te dusze przeskakują, znaczy te opętania przeskakują z jednego na drugiego. Nie jestem jeszcze gotowa. Opętania w przypadku zabitych, a szarańcza na przykład przeskakuje między żywymi jeszcze. No ale mam o tyle dobrze, że zmodyfikowałem ten build i mogę częściej rzucać żniwa. Trzeba więcej czasu. Nie jest to dobry farmer z założenia, ale na pewno ta wariacja jest lepszym farmerem niż ten build w takim kształcie, jak powinien wyglądać. Boom. Jeszcze trochę czasu. Przekleło cię zło. Ja nie skończysz, bo programować trzeba, no to miłego programowania. To jest szczytny cel i na pewno dużo lepszy niż siedzenie i oglądanie Diablo. Trzeba więcej czasu. A w ogóle nowy kolega, spawam stare gary. Grasz w Diablo? Trójkę? Czy grałeś? Czy może masz jakieś wrażenia? Grasz może nekromantą? Też padło pytanie na streamie. Znaczy, konkretnie to do mnie padło pytanie. Czemu nie grasz nekromantą? Ale to Waze specjalnie tak zapytał. No dobrze wie, że mnie nie stać na nekromantę. Dobry jest ten tekst, znalazł cię strażnik szczeliny, bo czasem wyskoczy w takim miejscu, że w ogóle nie można się z nim znaleźć i tak, no nie, nie znalazł mnie. Ale jest o tyle fajnie, że czasem niektórzy się teleportują do postaci, żeby zadać cios. Więc czasami warto po prostu poczekać, a nie szukać bez sensu. Wolno idzie. Jeszcze trochę czasu. O, elitka. Trzeba więcej czasu. Ugrasz w jedynkę i dwójkę? O, shit. Skasowałem sobie czat, sorry. Wy się tutaj bijcie. A ja poszukam linku do czatu, bo mi się na telefonie skasował, a nie mam drugiego monitora, żeby obczaić. Po pierwsze. Nie zgubiłem się.
Ten wybuch jest dobry. Potrafi, jak tam się go nie uniknie w odpowiednim czasie, na odpowiednim poziomie, to jest jeden hit i po postaci. Okej, dołączyłem z powrotem do czatu, teraz jeszcze raz spawam, co pisałeś. Grałeś przez chwilę, okej. No jasne. Jedynka i dwójka, tak, one miały swój klimat, trójka już go nie ma, rzeczywiście. Grimdal, okej. Kolejna pozycja do nadrobienia, jak dla mnie, w sumie nie wiem nic. O Jezu, nie cierpię, jak rzucają osłony, bo to tak spowalnia. A, jeszcze ciekawostka, że w tym buildzie ciężko się otwiera drzwi. Bo podstawowy skill jest taki powolny, a chyba trzeba go użyć, żeby otworzyć drzwi. Nie, na drzwi się takie zwykłe się tylko klika, ale niektóre trzeba wyważać i to właśnie skillem. Taka przeszkadzajka. Następnym razem chyba jak będę robił postać, to sobie zrobię mnicha, którego znam. Tylko, że tym razem go wyśrubuję już tak jak tego szamana teraz. Ja w sumie się cieszyłem przechodząc tą trójkę wątek fabularny, bo tak dosyć ciekawie zostało pociągnięte do przodu. No przygoda no to jest taka właśnie otworzyć sobie po pracy, odmurzyć się, poklikać i tyle. I naprawdę nie trzeba myśleć, tylko trzeba przyzwyczaić oczy ewentualnie do niektórych tam skilli, które się pojawiają na planszach typu wybuchy jakieś czy jakieś teleporty. I się gra totalnie nie myśląc o niczym. Nawet jak jest jakiś skomplikowany build, to nauczysz się co kiedy klikasz i nawet nie myślisz o tym. Trochę zależy jaki się trafi przeciwnik, ale to... No, w przypadku, kiedy jest bardzo niski poziom trudności, to nie ma sensu zwracać uwagi na takie rzeczy. A na wysokim już warto. No i teraz znowu, strażnik szczeliny mnie znalazł. Tylko gdzie on jest? Szczęście, że się znalazłeś. Bo jakbyś się nie znalazł, to bym cię zabił. Spójrzmy na ten klejnot. To już nie jest stay a while and listen. Spójrzmy na ten klejnot. Dowiodłaś, żeś godna swego dziedzictwa. Tak myślę, że jest dopiero w sumie 15 po 21. Dobrze widzę? Chyba tak. Zmiana rozdzielczości źle wyszła. 20. Może by się udało jeden klejnot zrobić tak do wysokiego poziomu. A jak nie, to po prostu otworzę szczelinę na tym 81 i pobiję swój życiowy rekord, bo jeszcze chyba nigdy nie byłem na 80. Tobie się fabuła nie podoba. No, ja to rozumiem. Mi przypadła do gustu, bo się tam naczytałem też trochę książek tamtych Richarda Naka. Ja nie tyle co sam główny wątek fabularny lubię, co te książki, które się znajduje, opowieści jakieś tam o krzyżowcach, o archaniołach, o Inariusie. To wszystko takie nabiera takiego fajnego drugiego dna, że ten wszechpotężny, skrajnie dobry archanioł to nie jest taki do końca dobry. W ogóle te archanioły i demony tak nie do końca reprezentują dobro i zło, tylko jakby dwie strony barykady, powiedzmy.
Trafia się też tam wątek Romea i Julii, czyli Lilith i no nie pamiętam jak się Archanioł nazywał. No, z kamieniami dusz to nie wiem. Coś tam przebąkiwali, że mają pomysły na Diablo 4, ale to coś mi się nie widzi to. Ja do tego Sin Warcha się nie mogę przekonać, bo te książki, co tam były równolegle z dwójką wydawane, to jakoś tak mi bardziej odpowiadały, ale może też kwestia, że młodszy byłem i tam jakoś to się lepiej chłonęło. A teraz to tym książkom tak mi czegoś mi brakuje, ale chętnie bym przeczytał tak. Żeby odrobić lekcję po prostu, żeby mógł się wypowiadać na temat tej wojny grzechu. Może Inarius był właśnie z tą Lilith. A żeby było śmieszniej, to Lilith była przedstawiona w Diablo 2 jako Uber Andariel. Czyli walczyło się z jedną ze stwórców rasy ludzkiej. A, no i tam właśnie, bo w Diablo niewiele kontentu dodali, ale zawsze tam jakieś tam poboczne krainy doszły. I tam kolejne wątki poboczne, no nie wiem, jakoś mi się podoba przeszukiwanie tego i tam czytanie tych książek, albo słuchanie tych postaci, co tam sobie biegają. Jacyś poszukiwacze przygód, mniej lub bardziej tacy, że się można wczuć w ich sytuację. Jak już wydali tam Diablo 3, to chyba w tym momencie im nie zależało na jakimś mrocznym klimacie, zwłaszcza, że dużo się pojawia takich wątków no, komicznych. Tam nawet jak się tam pojawiła polska lokalizacja, to mięsny jeż jakiś tam z mięsnym jeżem się walczy w jednym momencie. Nie pamiętam, już tam było kilka tych potworów, ale mięsny jeż jest taki znamionowy. Nawet nie wiem, czy się nie pojawiło przy nim ty go zjesz, czy coś takiego. Suplement, no to dobre słowo, suplement to spoko. A w ogóle tamte książki, te co przy dwójce były wydawane, to ona jedna z drugą się tam nie łączyła za bardzo. Ale można było spotkać no, na pewno te krainy, które się tam pojawiały, a nawet nie wiem, czy nie postacie. O, ciekawe jest to, że się pojawił brat Horazona, Bartuk. To znaczy nie sam w sobie, tylko sam we własnej osobie, tylko jako legenda już. To takie smaczki mnie wciągają, powiedzmy, w tą fabułę. I tutaj w trójce na przykład, nie wiem, jakbym kupił nekromantę, no to bym mógł pokazać, że trochę opowiedzieli to o tym wyznaniu Radchmy, czy jak to się tam nazywa. A to było bardzo rozbudowane właśnie w tych książkach. Nekromantka Kara dużo opowiadała o tym. Znaczy dużo. Tyle, ile nekromanta potrafi opowiedzieć. Nekromanci nie są zbyt gadatliwi. Trzeba więcej czasu. No, trochę dowalili z tą ceną nekromanty, bo jakby był tańszy, to by się kupiło. Uderzam w serce. O, w dwójce tak, nekromanta na Trangola. Na truty, ale no to się fajnie chodziło.
A jak jeszcze nie było tych takich buildów endgame'owych, to włócznia z kości, duchy. Fajne to było. Albo przywołaniec. Przywołańcem można było Uber Tristram zrobić w ogóle. Nigdy nie miałem przywołańca takiego, żeby ruszyć na Uber Tristram. Zawsze wolałem paladyna jakoś. A teraz jest taki tryb tam, że otwierają nam gotową szczelinę, zawsze wygląda tak samo, tylko chyba się inaczej potworki losują, w sensie w innych miejscach. I dostaje się build zrobiony tam przez twórców, tylko on jest, nie da się w nim zmieniać nic, nawet przycisków. Ale skille są ustawione i itemy. I takim się rusza i po prostu walczy o ranking. To tam grałem nekromantą. No i muszę przyznać, że sama rozgrywka no to jest taka jak każdą postacią, że no, nauczyć się schematu klikania i no, bezmyślnie dalej iść. Ale kto jak chodzi, ten nekro, czy paladyn, bo paladyn pamiętam, że i chodził śmiesznie i biegał śmiesznie. Zresztą tam wszyscy biegali śmiesznie, chyba tylko Amazonka normalnie wyglądała, albo, no nie wiem, nie no, chyba tylko Amazonka, a też śmiesznie. Chociaż może już po prostu jest ten efekt, że ta grafika się postarzała. No paladyn to jest taki fajny animowany filmik, na którym jest kwintesencja paladyna, tego jak on wygląda. Animowany jak Kane wysyła wszystkich bohaterów do krowiego poziomu. Barbarzyńca tornadem rozwala krowy, Amazonka tym split arrowem. Zmiata je po prostu. Czarodziejka to robi Armagedon. A paladyn stoi przy jednej krowie i nawala ją z tym swoim zapałem. Po czym niszczy broń, no i w efekcie nie rozwala ani jednej krowy. I tak wygląda gra paladynem. Ja grałem w ogóle smiterem często, a czasami... No na młotki nie robiłem raczej, a to była dosyć silna postać. Ale Smite też jest o tyle fajny, że tam no, tak naprawdę procentowe obrażenia zadawał. Procentowo, procent życia zdejmował. I to mi się podobało. Ale nigdy chyba nie złożyłem słowa runicznego wygnania. To była taka tarcza, która jeszcze boostowała te procenty. Druzgocące uderzenie to było chyba podstawa absolutna. O, Orlasz jest chyba takim małym Diablo. O, nie wiem który poziom, ale już zaczynają lecieć legendy. Dobra. Wolno to szło, ja chyba niedługo kończę stream, także teraz polecimy na ten Grift 81 i spróbuję pobić swoją życiówkę i na dzisiaj będziemy kończyć, bo widzę, że itemy to nie idą. Jeszcze sobie tylko zrobię czystkę w ekwipunku, bo widzę, że za dużo się nagromadziło tych krwawych odłamków, a reszta później. 81 poziom szczeliny. Może nie wzmocniona, bo szkoda mi kasy. Jak będzie jakiś klejnot, to wtedy się zrobi. Bum. Po pierwsze zebrać defensywę, bo na początku to mnie mogą zmieść. Ok, defensywa zbudowana. Nakładamy szarańcze i żniwa odpalam tylko przy dużych grupach, żeby od razu się cooldown zmniejszał.
O, to był błąd. Bo ten odrzucił mnie. Niedobry człowiek. Zebrać grupę. Już jest nałożony ładnie efekt opętania. Szarańcza też się rozbiegła ładnie. Piraniado. To też jest zresztą a propos Sharknade'a. Skill. Piraniado w tym momencie ich ściąga w jeden punkt. Bardzo fajna umiejętność. Przydatna w tym buildzie. Dobra, nie ma już dużej grupy, więc spadam dalej. Widzę, że na razie wyprzedzam czas, więc chyba jest do przodu. O, zużyłem miksturę. Niepotrzebnie trochę. Spokojnie bym odzyskał to życie. Na pewno nic by mi się nie stało. No, z kapliczką mocy jeszcze w tym kręgu to będzie duży boost. Udają jak machy. To nie wiem, czy się zajmować takimi grupkami. Chyba tak. Trzeba więcej czasu. Nie mogę teraz podejść do komunikatora. Jeszcze trochę czasu. A ty coś tam odebrałaś? Nie, ja oglądam koty. Koty. Nie masz swojego? Mój aktualnie nie śpi. Na szafie. Rany. Pojedynczy przeciwnik. Co za bezsens. No ale warto go zabić, bo... O. Bum, bum, bum. No i taka grupka, jak mnie przywita, to będzie co robić. Czemu mi się nie... O, teraz trochę lepiej działa to zmniejszenie cooldownu. To zdecydowanie gorzej idzie. Ale jestem do przodu. Mist kliki. Muszę sobie myszę wymienić. No kolorowo właśnie, jak jest masa skilli na tym, dużo potworków. No, ale z drugiej strony łatwo można wyróżnić te skille, których się bardzo mocno unika.
Zawsze lubiłem tą praktyczną stronę gry, że jak są odpowiednio użyte kolory na grafice, to jest lepsze niż zachowanie jakiejś tam estetyki. Przed chwilą prawie umarłem, więc muszę się tu pilnować. Jak przestraszam przeciwników, to dodatkowo jeszcze mam obronę. Muszę z tego zacząć korzystać, bo to już nie przelewki na tym poziomie. Nie jestem jeszcze gotowa. Przekleło cię zło. No i chyba będę zbierał większe grupy. Ta jest wystarczająca. Rany mogłem jeszcze zebrać tych. Myślę, że takie tempo wystarczy, jak je utrzymam, żeby zaliczyć ten poziom. Potrzeba więcej czasu. Te są spoko, bo mają mało życia. Moździerz. Tu jest taki random. Lepiej mieć po prostu jakieś wysokie odporności. Jeszcze trucizny. Spoko, spoko. Co to było? Nie wiem. Kolejny kod w internecie? Nie. No dobrze, ładnie, tylko większa grupka, jeszcze trochę. A czemu się tak nie powiodło? Jeszcze większa grupa. Ten zombie są ospałe. To jest śmieszny motyw, bo każdy może mieć najemnika, jak się znajdzie odpowiedni artefakt, nieśmiertelnego. W sensie nie mogą mu nawet zadawać żadnych obrażeń. Chyba. I jest taki pierścień jedność. Jeżeli się chodzi solo z najemnikiem, daje się jedną jedność sobie, a jedną jedność najemnikowi. I to polega na tym, że wszystkie obrażenia, które dostanie najemnik i ja, są rozdzielane między nasze postaci po połowie. Tylko że najemnik nie obrywa w ogóle. Więc zasadniczo to jest 50% obrażeń mniej się obrywa, tak. No, ładnie poszła ta szczelina. To znaczy jeszcze nie poszła, bo jeszcze pewnie się będę męczył z bossem. Ale... Mam taki specjalny klejnot, który jest boss killerem sam w sobie. Więc mam nadzieję, że jakoś to będzie. Zaraz będzie pan przybył. Teraz już elita nie jest mi potrzebna. Jest przybył. Szron. Jeden z magów. Och. Przez znalezienie tych wszystkich itemków, starożytnych, to nawet ta walka z bossem na tym poziomie już nie jest aż taka trudna. Trzeba co prawda unikać jego ataków, ale daje sobie radę.
mikstura mi się jeszcze odnawia, więc nie mogę sobie teraz wypić. Nie jestem jeszcze gotowa. Zostałam ranna. Trochę musiałem uciekać. Ale w miarę szybko poszło. No, jestem na takim poziomie, że sobie podbiję po prostu te klejnoty, które mam. I się zmniejsza szansa. Dobra. Muszę wrócić. 81 zaliczony. Jeszcze pójdę do Oreka, to jeszcze dostanę expa. No i w nieskończoność się zdobywa poziomy mistrzowskie, które dają jakąś tam biedną statystykę. Tak zwane paragony. No, przeszedłem 81, teraz mam dostęp do 82. Jeszcze tylko zobaczymy, jaki złom zebraliśmy. Ten klejnot można schować. Litania niepokonanych, fajnie jakby była starożytna. Znowu masa przedmiotów. O, tarcza była starożytna. Słabo mam tą szansę. Nagel starożytny. Medalion Geralta. Ciekawe, co twórcy mieli na myśli. Całkiem sporo tych starożytnych się znalazło, tylko że to są nie do użytku dla mnie. Jeszcze może hazard. Wygląda na to, że przydało ci się nowy przykład. Do zobaczenia wkrótce. Tyle butów nefrytowego żniwiarza mi się dzisiaj przewinęło i... żadne nie były starożytne. Prawo streamu wyraźnie mówi, jak ktoś streamuje Diablo, to mają mu wyskakiwać najlepsze itemy. Jak widać, to nie jest reguła. Albo Blizzard jeszcze nie wie o moich streamach. No dobra. Zrobiliśmy sobie bardziej defensywny ten nożyk. Wykosztowaliśmy się masakrycznie. Teraz 2 tygodnie będę zbierał znowu materiały rzemieślnicze. W sumie starczy mi na jeszcze jedną małą formułkę. Tak, żeby już wiadomo było, że należy ze sceny zejść pokonanym. No, nie poszło. A jeszcze była nadzieja. Tak. No to dzięki za oglądalność i aktywność na czacie. To było Diablo. Jak będziecie chcieli, to jeszcze dopisujcie w komentarzach, bo ja bym chętnie przeszedł wątek fabularny. I poczytał te wszystkie tam po drodze, tamte księgi czy coś. A na dzisiaj wszystko. Na razie.